Witajcie. Chcę się czymś bardzo krótko z Wami podzielić. Przypomina mi się taka historia opisana w Ewangelii Łukasza pod koniec. Uczniowie idący do Emaus, dołącza do nich zmartwychwstały Chrystus. Wywiązuje się rozmowa, oni nie rozpoznają w Nim Chrystusa. On ich pyta o to, o czym rozmawiają. Oni mówią, no jak to, nie wiesz o czym? Czyś Ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się stało z Jezusem, prorokiem mocarnym w słowie i czynie i tak dalej. Jezus zaczyna im wykładać Pismo i mówi im w istocie, o czym to Pismo jest. Głosi im Chrystusa w oparciu o Pismo. Mówi, czy nie wiedzieliście o tym, że Chrystus musiał to wszystko wycierpieć, aby wejść do swojej chwały. I przez prawo mojżeszowe, przez proroków, przez psalmy tłumaczy im, co w istocie Biblia mówi o Chrystusie. Myślę, że ważne jest, aby wiedzieć to i pamiętać o tym, że Biblia jest księgą, która ma nas prowadzić do relacji z osobą. Jezus, kiedy spierał się z faryzeuszami, powiedział do nich: badacie pisma, bo myślicie, że macie w nich życie wieczne, a one świadczą o mnie. Jezus nalegał na to, by czytać pismo w taki sposób, by odnajdywać w nim osobę, którą jest on sam, osobę Chrystusa. Bo o Chrystusie mówią nie tylko Ewangelie. Całe Pismo Święte, począwszy od Księgi Rodzaju aż do Apokalipsy, mówi o Jezusie Chrystusie i wskazuje na osobę. Bóg dał nam Pismo Święte po to, żebyśmy mieli z Nim relacje, żebyśmy mieli relacje z osobowym Bogiem, żebyśmy poznali Jego uczucia wobec nas, żebyśmy doświadczyli Jego miłości, żeby ta miłość nas przemieniła, żeby ta miłość stała się dla nas motywacją do przestrzegania Jego przykazań. Pismo Święte zawiera wiele przykazań. Myślę, że dobrze jest mieć świadomość tego, że część z tych przykazań, przykazania prawa mojżeszowego, została dana ludziom przede wszystkim w tym celu, żeby przekonać ich o tym, że mają problem, żeby przekonać nas, ludzi, o tym, że mamy problem z grzechem i potrzebujemy Zbawiciela. Natomiast Bóg, poza tym, że przekonał nas o grzechu, przekonał nas o tym, że mamy problem z grzechem i potrzebujemy Zbawiciela, zrobił znacznie więcej. Mianowicie dał nam tego Zbawiciela, o którym mówi Pismo, Jezusa Chrystusa, który złożył za nas na krzyżu ofiarę. Śmierć Jezusa na krzyżu była ofiarą złożoną z powodu naszych grzechów. Jezus przelał swoją krew po to, żeby wykupić nas od grzechu, żeby wykupić nas dla Boga i żeby możliwe stało się udzielenie nam nowego życia, życia w duchu. Życie, w którym uczestniczymy, to nie jest życie starotestamentowych Izraelitów. My nie jesteśmy uczestnikami jakiegoś kolejnego etapu Starego Przymierza z jakimiś kolejnymi przykazaniami, które mają nas przekonać o tym, jak bardzo jesteśmy słabi i grzeszni. Tamte przykazania i tamto przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem na górze Synaj, stare przymierze, było cieniem i zapowiedzią tego przymierza, w którym my żyjemy, nowego przymierza. Jesteśmy uczestnikami nowego przymierza. Każdy, kto jest w Chrystusie, kto przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jesteśmy zupełnie nowym stworzeniem. Jesteśmy duchowo odrodzeni, otrzymaliśmy Ducha Bożego i w naszym przypadku możliwe stało się to, co było niemożliwe dla Izraelitów żyjących w Starym Przymierzu, którzy składali ofiary ze zwierząt, wskazujące im na to, że kiedyś Bóg złoży doskonałą ofiarę, która oczyści ludzi od grzechu. Te ofiary jedynie zapowiadały to, że w przyszłości Bóg ofiaruje
doskonałego, czystego baranka bez skazy, swojego Syna. I Bóg tego już dokonał. Jezus został ofiarowany. Baranek Boży bez skazy został złożony w ofierze. A od nas Bóg oczekuje jedynie prostej wiary i zaufania. I współpracy z Nim. I przyjęcia Ducha Bożego. Ponieważ to, co było niemożliwe dla ciała, jest możliwe dla ducha. A Bóg daje nam ducha. Bóg daje ducha bez miary. I nowe przymierze, którego jesteśmy uczestnikami, to jest przymierze, które zasadza się na wierze w Jezusa Chrystusa i na życiu w Duchu Świętym, na współpracy z Duchem Świętym. Wiedziemy, prowadzimy nowe życie w Duchu. Stare przeminęło, to znaczy przeminęły też stare religijne próby cielesne, skazane na niepowodzenie, próby przypodobania się Bogu przez jakieś religijne akty. Jesteśmy powołani do zupełnie nowego życia, w którym wyraża się Duch Boży, w którym objawiamy naturę Boga przez Ducha, którego Bóg nam daje. Wracając do tego, od czego zacząłem, myślę, że dobrze jest, abyśmy czytali Biblię, szukając w niej relacji z osobą. Żebyśmy na pewno nie robili czegoś takiego, żebyśmy nie szukali w Biblii argumentów na to, żeby wygrać dyskusję z kimś, żeby komuś coś udowodnić. Żeby udowodnić komuś, że jakiś dzień jest świętszy od innego dnia. Jakoś myślę, że ci, którzy tak się spierają o te dni, o to, który dzień jest święty, który jest świętszy, który jest najświętszy, nie wyglądają mi na bardzo wypoczętych ludzi. Jeżeli ktoś mówi, że trzeba odpoczywać w taki czy inny dzień, to myślę, że taka osoba złoży lepsze świadectwo o swoim poznaniu, bardziej przekona innych o prawidłowości swojego poznania, ukazując się jako osoba chodząca w odpocznieniu, osoba, która emanuje takim odpoczynkiem, łagodnością, pokojem. Bo jeżeli ktoś po prostu się spiera i kłóci i próbuje kogoś na siłę przekonać do swojej racji, to on nie wygląda mi na kogoś, kto ma zbyt bliską relację z osobą, którą znam. Z osobą Jezusa Chrystusa. Gdy chodzi o mnie, to moją modlitwą i moim życzeniem jest to, żebym promieniał Chrystusem. Żebym emanował Chrystusem. Żeby ludzie, patrząc na mnie i słuchając moich słów, byli pociągani nie do mnie, nie do jakiejś doktryny, nawet nie do Biblii, chociaż ja bardzo Biblię szanuję i czytam ją i rozważam ją tutaj wspólnie z wami. Jest ona dla mnie bardzo istotna, ale myślę, że przede wszystkim do Boga Biblii, do tej osoby, którą Biblia objawia. Więc zachęcam was wszystkich do tego, byśmy szukali osoby, byśmy szukali, czytając Pismo, trwając w Bożym Słowie, byśmy szukali na Jego kartach objawienia osoby, tej wspaniałej, pięknej osoby, jaką jest Jezus Chrystus. Życzę sobie i wam wszystkim, którzy mnie słuchacie, tego, żebyśmy mieli głębokie duchowe przeżycia. Żeby Biblia wzruszała nas do łez, ale żebyśmy też doświadczali tego, o czym Pismo Święte mówi. Proroctw, widzeń, snów i różnego rodzaju duchowych przeżyć. Żeby to było dla nas bardzo realne. Tego wam życzę i niech was wszystkich Bóg błogosławi. Amen.